Co by było, gdyby Jigsaw zjebał się z rowerka? You wanna play a little game? Gdyby Jigsaw zjebał się z rowerka, powiedzmy w pierwszej części, to seria by nie powstała. Tak. Tak. Ale on się kiedyś zrąbał z rowerka, ale to później pokażemy. No. Jakby Jigsaw spadł z rowerka, to One by się nie wybił. No, wydaje mi się, że Piła jest dosyć znaczącą serią dla One'a jednak. Dla tak, kinematografii ale on w sumie też. Po tej pierwszej części już jakby spadł w drugiej na przykład, to już by nie było żadnego problemu. No w drugiej może spaść, bo chodzi o pierwszą, żeby One się wybił. No to zakładamy, że w pierwszej żyje. Musisz mówić głośno. Ale ja się drę, Rafał. Ty się drzesz tylko na mnie, a jak mówisz tutaj... Ja cię puszczę, zobacz, tam na linii dźwięku prawie jest taka mała kreseczka, jakby pierdnął kot. Sprawdza, czy kot się zasrał, tak? No nie, po prostu spojrzałam na kota, że tam dalej siedzi. Znowu masz Stixa. No, to zacząłby jeździć traktorem. I gdzie on by się zmieścił chyba w tym pomieszczeniu z pułapkami z traktorem? W sumie w tej pierwszej sali, jak był taki mały traktorek, no to tam całkiem było dużo przestrzeni. To był kibel. No ale tam było dużo przestrzeni. Nie stary Stixa jeździ traktorem w kiblu. Nie, spoko, to będzie tytuł odcinka. Nie, no wyjebać wannę i tyle. Tam nie było, a nie było. Była wanna. Zardzewiała, no spoko. Jakby spadł z rowerka, to w końcu by go złapali i nie miałby naśladowców. No ale to nic nie zmienia, w sensie jakby go złapali, to tym bardziej ludzie mogliby papugować, bo właśnie oryginał byłby w więzieniu, więc ktoś by to podrobił. Taki copycat by był. Ale w sumie do tego doszło tak w ostatniej części. To jest już... Bo on spadł z rowerka? Nie chcę o tej części myśleć po prostu, chcę o niej zapomnieć, ale już zapomniałem. No i dzięki. Nie była aż taka zła. Już sama w to nie wierzę. Ja pierdolę, nie wierzę w nią. Gdyby Jigsaw kwiecień plecień, to by ślimak chuj ci w dupę. Ale ze ślimakowi... Martens, mamy do pogadania. Więcej filmów z uroczą konkubiną. Kto jeszcze używa tego słowa? Czujesz się konkubiną? Czuję się konkubiną. Czujesz się tak stary, że zapomniałem, że to słowo istnieje. Dobrze, Aleksandrze. Hadis też ty. Nad konkubiną jest jeszcze Luba. Ale Luba już brzmi lepiej. Jeszcze wcześniej była białogłowa. Wcześniej białowąsa. Bubblegum dały motkę, której mi nie wyświetla, bo pewnie ma z iPhone'a, więc jakby nie wiem, co tu jest. Gdzie? Mogę to przetłumaczyć na polski. No niebieska guma. Ale właśnie to... Ta nie, bubelkowa guma. No nie, to mi się też nie wyświetla, to nie jest nastrojone. Babul, co ty odjebał? Gdyby Jigsaw spadł z rowerka, musiałby się zmierzyć z najbardziej sadystycznym potworem znanym człowiekowi, polskim systemem zdrowia refundowanym przez NFZ. Ja nie wiem, czy to trzeba komentować, czy tego nie trzeba komentować, ale... A czy polski system zdrowia to już nie jest NFZ właśnie? Czy polski system zdrowia jest refundowany przez polski system zdrowia? Tak, ale w sumie... Polski system zdrowia, jako szpitale i tak dalej, są refundowane przez NFZ, czyli przez Fundusz Zdrowia. I to nie jest to samo. To co mówisz, że tak? No to tak, bo jebać NFZ. To wszystko? Te wszystkie pułapki? Ups, jeszcze raz, bo mi się wechło. Gdyby Jigsaw upadłby z rowerka, to by zaczął się zastanawiać, po co mu to wszystko, te wszystkie pułapki i dokąd to zmierza, czyli tak zwany szok powypadkowy. I zacząłby działać w drugą stronę, czyli że nie działać. Albo jeździć do tyłu. Łapać dobrych ludzi i ich nie zabijać, tylko im dawać pieniążki. Pieniążki. Z NFZ-u. Nie, jeździłby do tyłu. Ale zamiast kary jest nagroda, więc musiałby nagradzać. Ale żeby się zjebał, to musiałby jeździć w tył. Bo wtedy przypiździł ściansko, totalnie. Ewentualnie z zawiązanymi oczami, albo po prostu tak jak ja na hulajnodze. Ja nie wiem, czy na tej masce, w tej masce coś widział i tak, więc jakby nie wiem. Czy... Ja pierdolę, to jest za długie. Ja tu 300. Nope. Nigdy żadna. Gdyby Jigsaw spadł z rowerka, uznałby fizykę za równie ważną co swoją. To się nic nie wydarzyło. Co swoje nauki, zacząłby się uczyć tego przedmiotu, potem wykładałby go na uczelni, uleczył się z raka, bo trauma byłaby tak wielka, że pewnego dnia przez przypadek doznałby oświecenia w dziedzinie medycyny. Nanorowerki wstrzykiwane w miejsce raka. Rafał! Weź już zrób tą reklamę za darmo i tyle. Kurwa, gdzie ja skończyłam to czytać. Nanorowerki wstrzykiwane w miejsce raka, tak by komórki rakowe z nich spadały. To jest plan. Tylko, że ja nie wiem, co fizyka ma wspólnego z medycyną. Nie wiem, bo się zgubiłem. Dużo. No jak tabletka spadnie, to wtedy medycyna koliduje poprzez fizykę i przyciąganie ziemskie. Tak zwaną grawitację.
Mhm. Czyli jądro ziemi. Tak naprawdę to nie. Zasada 5 sekund co do tabletek. Ja mam 5 minut. Jakby Jigsaw spadł z rowerka, to by się połamał i policja łatwiej by go złapała, albo nawet uczestnicy gry skopaliby mu tyłek i tak by się zakończyła seria Piła. Tylko, że on chyba kulkę dostał kiedyś nawet. Zresztą gość miał raka. Nie wiem, czy połamanie by mu dużo zaszkodziło. No na wózku by pewnie uciekał, czy coś. Niezręczna chwila ciszy by nastąpiła. Ja pierdolę. Gdyby Jigsaw spadł z rowerka, to rowerek jeździłby na nim. A gdzie pedały? Myślę, że żebra byłyby dwoma przyciskami, bo zaraz mi YouTube słynie. Gdyby Gdyby Jigsaw wypierdolił się z rowerka, to nie byłoby Piły, a stary dziad z rakiem powiesiłby się na pętli od Wegi. Jak stary dziad miał raka, to znaczy, że nie tak dużo przeżył, to już na coś musiał kropnąć. Klej tu fofa. Znowu? Znowu. Za dobra reklama. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Widzę przed oczami tylko ten filmik. Właśnie o tym wcześniej wspomniałem, więc teraz muszę to pokazać. You wanna play a little game? Mniej więcej tak mogłoby się to skończyć. Gdyby Jigsaw zjebał się z rowerka, przesiadłby się na rolki, bo z nich się nie da spaść. Chyba ze wszystkiego się da spaść, na czym się stoi. Nawet chyba z gołych nóg można spaść, mam wrażenie. Dla tych bardziej utalentowanych to i z dywanu się udało spać, więc... Mm. Nie, no można spać z rolek, jak jedziesz i nie umiesz, albo się uczysz, to się wyjebiesz. No. No, jak się mówi palwroty i... Palwroty. No i spadłaś. Spadłam. No i ale ja nie na rolkach spadłam. Na sushi. O tak, poproszę. Gdyby Jigsaw zjebał się z rowerka, to by zrobił salto na główkę i by kopnął w kalendarz, przez to cała seria Piła skończyłaby się szybciej, niż by się zaczęła. I to byłoby dobre, bo nie byłoby tego gówna. Myślę, że skręciłby karka i Piła to nie gówno. No tak, do trzeciej części. Jeśli też trochę jest jeszcze. Spirala. Zapewne seria straciłaby ważną figurę, czyli swego rodzaju ikonę. Twórcy musieliby się napracować, żeby go zastąpić. Nie wiem, do której części oglądałeś Piłę, ale dokładnie to zrobili, bo już w pewnym momencie Jigsaw się zjebał z rowerka na raka i stawali na głowie, żeby go wskrzesić i to świetnie pokazuje między innymi Piła dziedzictwo znaczy, która... Obejrzyj, po prostu nie będę zdradzał, może ktoś nie widział jeszcze, bo o spirali to chyba nie, to tam już był właśnie naśladowca, więc no, to już było też. Co by było, gdyby zwierzęta zamordowane w horrorach mściły się? O nie, no nie strasz go! Nie będzie zemsty. Co już pierdala? No, boż go ruszasz! Zostań u matki. Merkury zemsta kota. Tak, on cię nie lubi. Powiedz miał. Nie wąchaj tego, to śmierdzi. Powiedz coś. Co jadłeś na śniadanie? Puszka? Zobacz, to też jest kot. To jesteście dwa kotki.